Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Lemoniada Tykon, gdzie mamy tutaj nasze lokacje. Zobaczcie, nabiłem prawie we wszystkich. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Tu nie mamy nabitego, no i dziesiąta na dziś. Tutaj w tej nie mamy nabitego jeszcze, więc tutaj można by było popracować troszkę. Więc myślę, że sobie weźmiemy to i zobaczymy, jak to tu pójdzie. Czekajcie, czego musimy nakupić? Musimy trochę tu nakupić. I zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Mamy 100 tysięcy do tyłu, więc 100 tysięcy musimy nazbierać. Zobaczymy, czy tyle pójdzie. 30, widzę, lodu brakuje. Ja widzę, że zeszło na plus, więc jest bardzo dobrze. No, by nie to, że nam lodu brakło, to by było całkiem fajnie. Teraz musimy nakupić go więcej. Wszystko praktycznie nakupić. No i dobra. To byśmy mieli. Tutaj zarabiamy. Więc z tą lokacją możemy się pobawić. Możemy się pobawić bardzo długo. Ale my tu mamy zamiar wykupić ostatnią rzecz, która jest w cenie 10 tysięcy. Więc myślę, że kupujemy. Stać nas na to, więc kupimy sobie. Najwyżej strzelimy teraz bankruta, bo mamy 460 dolarów, więc bardzo malutko. I co tu jeszcze? Moglibyśmy klauna zatrudnić, ale to zobaczymy za chwilę. I myślę, że nie, że na początek jeszcze sobie sprawdzimy to miejsce. O kurde, teraz mamy deszcz, to może być ciężko. Widzę, że dość fajnie idzie handel. Więc nie zeszliśmy na plus. Próbujemy zwiększyć do dwóch dolarków. I zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Pokupujemy, a wszystko w sumie mamy, tylko lodu kupimy. O, 1500, dobra. Zwiększył się nam magazyn. Będziemy mogli większy obrót robić. Za 2 dolarki idzie. Mniej, ale idzie. Nie, wydaje mi się, że jest za drogo, bo trochę słabo to idzie. Niby zarobek jest, ale mało się sprzedaje. Zmniejszymy trochę do 1,7, do 1,8 i zobaczymy teraz. No, czas, żeby zaopatrzenie. Mamy praktycznie 1500 lodu. Zrobimy taki jeden większy zakup. Ile nam tutaj pozwoli? Ło! Zjadło nas prawie 200. Dobra, i zobaczymy, co teraz będzie się działo. Teraz za drogo pokazuję, tak? Za 2 brali, a teraz za drogo, tak? Dobra. Ale na plus chyba wyjdziemy. No tak, udało się na plus wyjść, to dobrze. Więc tu poszło całkiem fajnie. Więc myślę, że teraz byśmy sobie sprawdzili tutaj na tym stadionie, ile jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć. Tak. I startujemy. Akurat nam trafiła dopiero ta pogoda. Niestety nic na to nie poradzimy. Ale jak na razie handel idzie. Znaczy 50 sprzedanego, no. Nawet nie mamy połowę tego, co trzeba zarobić. Nie przy takiej pogodzie. Może nie wyjdziemy na minus? A nie, już jesteśmy na plus. Dobra, nie jest źle.
Tutaj ten dzień jakiś chyba dłuższy jest, tak mi się mi wydaje. Zobaczcie, że oni cały czas chodzą. To będzie nowy rekord. Zobaczcie, jak to idzie, ile oni chodzą. Masakra. Zobaczcie, jak tu kasa leci. Już co? Mi już lodu brakło. Trzeba takie porządne zaopatrzenie zrobić. 300 tysięcyśmy już zarobili. 300 sprzedanych, 350. No ja cię kręcę. Prawie 400 tysięcyśmy zarobili. No nawet ponad. Dobra, teraz trzeba by było kupić tego lodu więcej. Tutaj wszystkiego nakupić. I dodatkowo zwiększymy tutaj do 20 tysięcy. Tu zostawimy. Dodatkowo zatrudnimy klauna. Zatrudnimy tą babkę. To jest cały full wypas. Teraz tylko, żeby pogoda nam dopisała. Zobaczymy. Jesteśmy 300 tysięcy na minusie. Zobaczymy, czy to nadrobimy. No. Czy damy radę wejść przy takiej kwocie sprzedaży na plus? Tysięcy na minus jesteśmy jak na razie. No i powoli. 30 tysięcy. O, dobra, jedziemy na plus już. Teraz jest czysty zarobek. 200. 200 coś, a lód się skończył. No i tak, taka ilość lodu, a się szybko skończyło, więc teraz już bardzo wolno zarabiamy. No i co, to przestali kupować? Aha, kubki się skończyły. Dobra, nic więcej nie zrobimy. Kubki się skończyły. Po prostu muszę mieć zapas wszystkiego i to porządny. Bo jak czegoś braknie, no to już się nic nie zrobi. Więc wykupujemy wszystko, co można maksymalnie. 200 nas to kosztowało. Dobra, może ceny. Ceny może nie będziemy zwiększać. Tylko puścimy to i zobaczymy, co nam teraz wyciągnie. To teraz pokazują za drogo, tak? Ja widzę, że niektórzy kupują, niektórzy pokazują za drogo. No ale dobra, ale coś tam idzie. Dobra, niech się to kręci. Mamy ile? 170, 60. To się nam kończy, nic się nie kończy. Tylko pokazuję, że za drogo, tak? Tak. Połowa po prostu kręci, bo za drogo. No i co? Czekamy, no. Tu ten dzień dużo dłużej trwa. I zobaczcie, jak długo oni chodzą, te ludki, i cały czas coś kupują. Więc nawet nie spodziewałem się, że to tak długo. Ale czemu na minus śmierze zeszli? No dziwne, no. Dużośmy tam nie zarobili, ale widzę, że zarabiamy. Że coś tam zarabiamy. Zobaczymy. Tutaj w tym miejscu, jak będzie wyglądał taki zestaw. Kupimy sobie troszkę na zapas wszystkiego. Patrzymy,
Co tutaj handluje? Co tutaj będzie? Wydaje mi się, że jest za drogo, że to tak mało kto kupuje, bo jest drogo. Chciałbym zmniejszyć cenę. Wtedy by było widać, czy ich więcej kupuje, czy nie. Na razie no. Dużo stoi w kolejce, dużo wchodzi. Ale co? Jesteśmy na minus 70 tysięcy. No to nie za dobrze, nie za dobrze. To już tutaj na tym pierwszymśmy chyba lepiej zarabiali. Więcej mamy do wydania. Ale też zarobek jest chyba większy, tak mi się wydaje. Skoro tutaj wychodzimy na plus, a tamśmy nie wyszli na plus, to tu musi być dużo lepszy. O, teraz kupują po kolei. No to całkiem fajnie. No troszkę obsługa nie daje rady przy dłuższych kolejkach. Dobra, ile mamy? Już jesteśmy na plus. 40, 50, 60, 70. Patrzcie, jak to leci. 80. 100 tysięcy na plus. No to jest dużo lepszy zarobek. Ale dobra, już nie mamy lodu. To już to idzie temu tak wolno. No i ile mamy? 250. No i tyle, zakończymy. 263 tysiące. No to myślę, że całkiem fajny zarobek. Tu by było trzeba troszkę pohandlować, żeby to zrobić. Ale rozbroiliśmy grę od początku do końca. Wszystkośmy wykupili. Prawie wszystko tutaj zrobiłem na fulla. Tylko te dwa mi zostały ostatnie. Ale ulepszenia zrobiliśmy wszystkie. Mamy wszystko przerobione. Więc grę wykorzystaliśmy na maksa. No i tak, jak chcecie, zainstalujcie sobie taką gierkę, pograjcie sobie. Myślę, że chwilę czasu wam to zajmie to granie, ale myślę, że warto się sobie tak pobawić, pohandlować, pocudować taką gierką, jeżeli lubicie takie gierki. No i do zobaczenia, może nie w następnych odcinkach, ale w jakiejś innej serii, znów z innej gierki. Cześć wam!